Siemano, tutaj Klusor. No i teraz przygody Grześka. Seria z pierwszej osoby. Grzesiek jest zazwyczaj osobą spokojną, ale jak ktoś go wkurzy, to... to już nie ma co zbierać po tej osobie. Więc tak, Grzesiek wychodzi sobie z domu, obchodzi sobie swój piękny samochód, wchodzi do środka. Czemu kamera jest tak dziwnie oddalona? Halo? Ogólnie Grzesiek dzisiaj chciał kupować nowy samochód, ale zapomniał, że dealer jest tam. W sensie mechanik, ale jest tam też dealer oczywiście. No i on raczej jedzie przepisowo. Teraz trochę przyspieszył. Sprawdza, na co stać tego koweta. Halo, jak on jedzie? Czemu on jedzie środkowym pasem? Oczywiście Grzesiek musi uważać policję, która niedawno zaczęła się plątać po okolicy. Grzesiek już rozpoznał okolicę, że jest tu szpital. Zwolnił, tylko zapomniał właśnie, gdzie jest ten mechanik. Pamięta, że to jest coś w prawo, ale zajechał mu drogę. Policja w ogóle co? Przypadkowo włączył kierunkowskaz, to nie jest takie ważne. Nie jedzie jednak w prawo. Trochę za późno się zdecydował. No. Grzesiek jest taki niezdecydowany tutaj. Nie kojarzy tej części miasta. Postanowił pojechać w końcu w to prawo. Skojarzył tamtą drogę, która jest na wprost, na którą właśnie teraz wjeżdża. Jedzie w prawo. Przepuszcza samochód, który tutaj jechał. Policja, halo. O Jezu. Nie to chciałem. No. On się nie przejmuje tamtym zdarzeniem. Właśnie tu jest szpital. I on nie wie już, gdzie jechać. Pamięta, że jechał tędy. No ale no nie pojedzie tam ponownie. Zawraca na skrzyżowaniu. Jedzie tędy. Ostro wyprzedza. Grzesiek chyba dzisiaj jest poddenerwowany i ma zły humor. Ale co to? Nawigacja się popsuła. Tam jest przecież droga. A nie, to jest most. No i teraz co zrobić? Trzeba zawrócić i pojechać na ten most. O nie, przypadkowo wjechał na krawężnik. Co tutaj się dzieje? Tamten pali kapcia. A się na inne samochody. Wyjdę z samochodu i mu coś powiem. E ty! Dawaj lusterko, dobra. Oko za oko. Wyrwał był lusterko niestety Grzesiek. No i tutaj próbuję się przecisnąć tutaj. Wygląda z samochodu. No i postanawia, że pojedzie, bo się zmieści. Zmieścił się i jedzie. Jedzie tą drogą dzisiaj już trzeci raz. W ogóle szuka wjazdu na most. Przyspieszył trochę, jedzie bardzo szybko. Za szybko jak na miasto. Uderza w policję. Grzesiek tutaj chyba, no, zaszalał.
Wjeżdża pod prąd, ucieka przed policją. Co tutaj się dzieje? Auto mu wyjeżdża na wprost. On, jego to nie interesuje. Jedzie pod prąd. Nie chce jechać pod prąd. On nie lubi jechać pod prąd. Nie wie, co się dzieje. Chce po prostu dojechać do mechanika. Ewentualnie powie policji, że po prostu miał zniszczony samochód, bo i jechał do mechanika. No i niestety jego samochód. No, tak nie za bardzo. I co zrobić? Wysiada z samochodu. No i patrzy, co tu się stało. Próbuje coś tam poprawić. No ale to tutaj, no to co się tu stało, to próbuję sobie poprawić maskę. No ale tutaj chodzi o koło. Może by tak pozbyć się tego koła? Chodzi do samochodu. Samochód nadal nie działa. Więc postanawia naprawić samochód. Ale to tak prowizorycznie na razie. Wygląda, jakby było wszystko ok, ale nie. To jest po prostu posklejane super glue. O, w takim cięciu to tak musi dojechać do mechanika. Bo zaraz mu się to porozkleja. I on też się tego boi. Czuje już, że fotel mu odpada. Więc szybko jedzie do mechanika, ale co? Pomylił drogi. O kurczę. A nie, jednak nie. Tutaj to jest. Oj, właśnie. Wszystko mu się porozwalało. No tak jak mówiłam, skleił to super glue, no i mimo że super glue to jednak nie zadziałało. Ale on nie naprawia sobie samochodu, on wybiera nowy samochód, tak. On chce kupić nowy samochód. Po to tu jechał. Myśli, jaki by tu wybrać. Postanawia wybrać samochód, który nie powinien jeździć po drogach. Wchodzi do niego kratka, wszystko pięknie. Jezu, jak pięknie. Nawet cichy, a z zewnątrz też nie jest za głośny. Wchodzi do środka i próbuje rozjechać ten samochód. Omija samochód górką. Powiedzmy, że ominął. Grzesiek jest dzisiaj, no, niezbyt tutaj zadowolony, ale trzeba pojechać do pracy, do chińskiej restauracji. Niestety, no, nie pamięta drogi, więc jedzie prosto.
jedzie po chodniku, Boże. Grzesiek ma dzisiaj ewidentnie zły dzień, bo on na co dzień to nie tak jeździ. O, wyskakuje! No chyba się tego nie spodziewał, że tu będzie taki wyskok. Wow, Grzesiek skaczący. No kto by się spodziewał? W sumie wszyscy, co nie znają Grześka, myślą, że ten samochód jedzie w drugą stronę. No i zaliczył porządne dachowanie. Wychodzi z samochodu. Popycha radiowóz. Obraca swój samochód. Wsiada do niego. Ale nie, wysiada. I zrywa maskę, bo mu przeszkadzała. Jak coś ci przeszkadza, to najlepiej to zniszczyć. Właśnie znowu się przewrócił. Zamówił lawetę. Pojechał do mechanika. No ale on tutaj nie za bardzo ma pieniądze. To nie jest Tomek. To nie jest Tomek. Ale postanowił znowu pojechać do chińskiej restauracji. On jedzie przepisowo. Nie widzi tu limitu prędkości, więc ponieważ jest to prosta, to jedzie szybko. Nie ma zakazu wyprzedzania, to wyprzedza. Nie ma limitu prędkości, przypominam. To jedzie, wyskakuje. Wyskakuje. Nigdy się tak dobrze nie bawił. Zauważył, że nie jest zauważony przez policję. Wyrywa sobie maskę, bo mu przeszkadza. Tylną oponę wyciąga. Ale co jest? Samochód mu odjeżdża. Szybko do niego wskakuje. A i tutaj lekko rozbija. No niestety do mechanika. Więc pod jakieś pół godzinki jest z powrotem u mechanika. Restauracja. Na szczęście to restauracja, nie szpital, więc tutaj małe obicie to tutaj nic nie robi. O nie, tu był jego wcześniejszy samochód. On musi za wszelką cenę dojechać szybko do restauracji. Przecież to nie są żarty. Restauracja to jest, tutaj musi być danie dnia przyszykowane. Przecież niektórzy w restauracji jedzą śniadania. Co nie? No właśnie. Dania w restauracji muszą być szybko przygotowane. Na czas. A nie po pół godzinie. Więc on wyskakuje. Ale za wcześnie walnął drifta. Próbuję wyrwać sobie kamerę. W sensie nie kamerę, tylko maskę. No i mu się udało. Przez szybę, tak naprawdę. To nie jest szyba. Po prostu to jest... Nic tam nie ma. Niestety laweta znowu musiała go odwieźć do mechanika. Oj, ten Grzesiek to nie wiem, czy bardziej pechowy niż Tomek. Nie no, no chyba nie. W sumie tak, bo Tomek to miał dużo hajsu. Grzesiek nie ma. Thank you.
się tak dobrze nie bawił. Przecież takie wyskakiwanie to nawet w Energylandii tak nie ma. O nie, uderzę. Do mechanika. Teraz. Obrócił samochód, jakieś 5 minut mu to zajęło. Ale nagrania oczywiście nie będę tak przedłużać, no bo wtedy nikt by mnie nie oglądał. Nie wiem, to jest pech Brześka, czy może jeszcze mój. Grzesiek sam zgłodniał, ale ponieważ jest tutaj restauracja, może nie chińska, ale jest. W sumie nie, przypomniał sobie, że to jest burgerownia, a przecież on burgerów nienawidzi. Pojechał inną drogą. Jego samochód źle skręca, bardzo źle. Niestety spowodowało to wypadek. Ale ten samochód jest wytrzymały. Myśli, że to jest pech do samochodu, więc czemu by nie kupić nowego samochodu? No właśnie. Czemu by nie kupić nowego samochodu? No, czemu nie? Kupił sobie wyścigówkę. To auto średnio ma pierwszą osobę. Ale uznajmy, że to jest pierwsza osoba, jasne? Jedzie tą wyścigówką. No niestety się rozbija. Zmienia samochód. Kupuje nowy, no oczywiście klasyka. Zmiana samochodu po każdym wypadku. Wspomniał sobie, że przecież on w restauracji pracuje. To by sobie... ucieszyliby się, jakby miał busa dostawczaka. Wybiera sobie... ten samochód. Chyba wyprodukowali go w słupie. Czemu? Czemu ta gra mi to robi? Dlaczego ta gra mi to robi? Dlaczego? Dlaczego ta gra mi to robi? Jeśli pytam, dlaczego ta gra mi to robi? Naprawdę muszę poświęcać cały odcinek na wyciąganiu głupiego wana ze słupa. Wyprodukowany van w słupie. Trzeba kupić nowy. No po prostu... Ja nie rozumiem. Ten dealership to chyba taki słaby. Prawda, urwał lusterko, ale spokojnie, w pobliżu był mechanik, to szybko naprawił. Tylko problem jest taki, że on nie wie, gdzie jest ta chińska restauracja.
No wie na pewno, że w chińskiej dzielnicy, ale nie wie, gdzie jest ta chińska dzielnica. Nie pamięta. Miał sen. O mieście i było jego zupełne ułożenie i przez to wszystko pozapominał. Postanowił pojechać tam. Niestety to jeszcze nie chińska dzielnica. A cóż to? Czy to nie przypadkiem chińska restauracja? To jest jego chińska restauracja. Niby wygląda jak taka, jak nie wiem, sklep monopolowy, ale to jest tak naprawdę w środku, to jest z diamentów, wszystko ładnie, neony, kryształy drogocenne. Podjeżdża tu. No i jest w pracy. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Grześkiem i jego perypetiami w grze BeamNG Drive, to zostawcie subika, łapkę w górę. A ja już się z wami żegnam. Te napisy lewitują. Pa!